Przyjęcie służby przez dyżurnego ruchu musi więc odbywać się sprawnie, aby nie zakłóciło to ciągłości pracy. Nie może być przy tym żadnych niedomówień, bo zagraża to bezpieczeństwu ruchu pociągów. Przyjmujący służbę ma obowiązek wdrożyć się w tok pracy i w zależności od sytuacji ruchowej pociągów i drogi wykonywać zamierzenia poprzednika oraz planować pracę dla siebie i dla następnej zmiany. Początek roku 2023 zwiastował jeden z najgorętszych sezonów wyborczych, który miał objąć nie tylko jesienne wybory parlamentarne. Rok 2022, pomimo upłynięcia pod znakiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, obfitował także w inne wydarzenia. Bariera na granicy z Białorusią została ukończona w połowie roku, zaś we wrześniu rozpoczęto eksploatację gazociągu Baltic Pipe. Pod kątem zdarzeń na polskiej sieci kolejowej było nie mniej ciekawie. 7 czerwca 2022 roku w Sochaczewie wykoleił się pociąg towarowy, zaś 9 sierpnia do podobnego zdarzenia doszło w Kamieńcu Ząbkowickim. Do najgłośniejszych incydentów doszło jednak na początku wakacji. Najpierw 26 czerwca w Zabierzowie na jednym torze znalazły się dwa pociągi PKP Intercity, zaś następnego dnia w Trzebini doszło do jazdy widełkowej pociągu Intercity Mehoffer. Obyło się jednak bez ofiar i rannych. Ze stacji Szczecin-Podjuchy w kierunku portu centralnego wyjechała lokomotywa S182-055-4, wyprodukowana w 1964 roku w zakładach Skody w Pilźnie i należąca do spółki CTL Logistics, jako pociąg numer 785009 z Rzepina. Był to ostatni odcinek trasy pociągu. Punktem końcowym był bowiem okręg SPB-12, największej stacji na terenie stolicy województwa zachodniopomorskiego. Obejmował on w dużej części jednotorowy fragment linii kolejowej numer 273, przekraczający Regalicę. Wówczas trwała budowa nowego, dwutorowego i wyższego mostu nad tą odnogą Odry. Przejazd przebiegał całkowicie normalnie do momentu zjazdu z mostu zwodzonego, tuż po podniesieniu pantografów elektrowozu. Wjeżdżając na łuk znajdujący się za mostem, maszynista luzaka zobaczył kilkadziesiąt metrów przed lokomotywą, że w ciemności coś odbija światło reflektorów jego maszyny. Wdrożył hamowanie nagłe, jednak zderzeniu nie udało się już zapobiec. Do najechania na, jak się okazało, pociąg towarowy Polmieć Trans o numerze 684013 relacji Głogów-Wrublin-Recław doszło o 18.37. Lokomotywa CTL uderzyła w ostatni wagon towarowego z prędkością 43 km na godzinę, uszkadzając go oraz swoją ścianę czołową. Dość szybko okazało się jednak, że poza uszkodzeniami dwóch sztuk taboru nie było innych zniszczeń. Nikt z obsługi pociągów nie został również ranny. Przyczyny tego, dlaczego w porze wieczornej w stolicy zachodniopomorskiego doszło do takiego najechania, miała wyjaśnić komisja kolejowa. 7 dni po wypadku, oprócz komisji kolejowej składającej się z przedstawicieli m.in. zarządcy infrastruktury i przewoźników, wyjaśnianiem przyczyn zajęła się także Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Wysłuchania osób związanych ze zdarzeniem, czyli maszynistów obu pociągów oraz dyżurnych ruchu z Podjuch oraz posterunku SPA Portu Centralnego, wykazały, że towarowy 684013 wyjechał z Podjuch o 18.28 na normalny sygnał zezwalający. Urządzenia blokady liniowej dla tego odcinka na Dodrzanki prawidłowo wykazały zajętość toru po wyjeździe pociągu Polmieć Trans na szlak. Komplikacje zaczęły się po zjeździe znajdującej się na czele składu lokomotywy 111ED009, czyli Gamy, z mostu zwodzonego. O 18.29 maszynista zmienił kanał łączności z R5 na przewidziany rozkładem jazdy R6 i wywołał posterunek SPA. Nie otrzymał jednak odpowiedzi od dyżurnego, a ponieważ na semaforze wjazdowym wyświetlony był sygnał S1 stój, po zatrzymaniu towarowego maszynista ponownie wywołał dyżurnego. I ponownie odpowiedziała mu cisza.
Gdy pociąg Polmieć Trans oczekiwał na wjazd do portu centralnego, dyżurni z SPA oraz podjuch nawiązali rozmowę na łączu zapowiadawczym. Czekaj, czekaj, bo coś tutaj nachrzaniłem. 4840, już to pisaliśmy. 684013, a w tym 484017 było 12 i 20. Czekaj, bo coś tu nachrzaniłem. Dobra, dobra, z uwagi, ile u ciebie odjechał? 28. No to u mnie był 33. 33 i jakiś taki śmieszny luzak 785009. 785009. Aha, to jest do góry CTL. Dobra, droga wolna. Była 18.35. Z nagrań rozmów między dyżurnymi wynikało, że blokada liniowa działała jak trzeba. Ale coś tu nie pasowało. Tym niepasującym elementem okazał się fakt, że na szlaku między SPA i podjuchami obowiązywało telefoniczne zapowiadanie pociągów. Co więcej, ten sposób prowadzenia ruchu został wdrożony na tym odcinku nie na kilka dni przed wypadkiem, a prawie dwa miesiące wcześniej, 28 listopada 2022 roku. Powodem były wówczas prace komisji technicznej, która przeprowadzała odbiór urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji w podjuchach, a konkretnie trzech znajdujących się tam rozjazdów. Odbiory zakończyły się 29 godzin później, ale telefonicznego zapowiadania nie odwołano. Blokada liniowa była wykorzystywana dodatkowo. Po krótkiej przerwie podjuchy zadzwoniły do SPA, zwracając uwagę na stan blokady liniowej. Blok końcowy nie został bowiem zwrócony i urządzenia w dalszym ciągu wykazywały zajętość szlaku. Tego poprzedniego blokady nie zwróciłeś. Co? Co? Tego poprzedniego blokady nie dałeś i teraz nie zwrócisz mi już chyba. Czy zwrócisz? Nie, no ja nie wrócę, ja mam tak jakby coś od ciebie jechało. Dobra, dobra. Dyżurny w podjuchach nie zauważył jednak, że urządzenia mogą mówić prawdę i do portu centralnego wcale nie dojechał towarowy Polmieć Trans. Wyświetlił zatem lokomotywie CTL sygnał zezwalający na wyjazd na szlak do SPA. Tym razem jednak był to sygnał zastępczy. Na łączach panowała cisza do 18.38, czyli do minuty po najechaniu luzaka na pociąg towarowy, gdy to posterunek SPA wywołał podjuchy. Co ja mam ci oddać? Zamówiłeś mi pociąg 684012, tak? Szesze, no. Teraz mi zamówiłeś i on teraz od ciebie wyjechał i jedzie do mnie, tak? 785009 odjechał o 18. A ten 684012? A to nie dojechał? No ale 778... Czekaj, bo ja tu coś napi***liłem. Coś tutaj. Wjechał ten 684013 czy nie? No nie. Nie? No nie, poczekaj, 684012... To gdzie on jest? A od ciebie ten luzak już wyjechał? Tak. 785009? Tak. Ty, to pociąg mi zginął gdzieś. Wjechał czy nie wjechał do ciebie? No ty, ja nie, naprawdę. Wiesz co, no ten teraz Cydek do mnie wjechał, a ten 684012, to co się by z nim stało? Ode mnie był 684013. O której on wyjechał od ciebie? O 28. Która jest teraz? 39. To on nie wjechał do mnie. 684012, to on u mnie pod semaforem stoi. O Jezus Maria. Tuż po uzyskaniu informacji od dyżurnego SPA, że szlak był zajęty, podjuchy uruchomiły sygnał alarm, jednak na niewiele się to zdało. Na stacji obowiązywał kanał R5, zaś port centralny to był już kanał R6, na który były przełączone oba pociągi. Niemal jednocześnie na radiu próbę wywołania dyżurnego z SPA podjął maszynista lokomotywy CTL. Ku zaskoczeniu komisji odpowiedział mu nie dyżurny na służbie, ale jego kolega, który wówczas przejmował od niego nocną zmianę na nastawni, pytając, czy od podjuch jedzie 009, na co maszynista CTL odpowiedział, że już nie, bo stoi na końcu towarowego. Wtedy odezwał się maszynista Polmiedzi, po raz trzeci wywołując SPA. I dopiero wtedy dyżurny kończący zmianę powiedział, że podaje wjazd.
Zmienił jednak zdanie, gdy usłyszał od maszynisty CTL-u, że rozwalił lokomotywę na końcu towarowego. PKB WK jako przyczynę wypadku wskazała wyprawienie luzaka 785009 na szlak zajęty przez towarowy 684013. Przyczyniły się do niego również telefonogramy niezgodne z instrukcją IR1 PKP PLK, potwierdzenie przez dyżurnego z SPA przejazdu 013 i danie pozwolenia na wyjazd luzaka, a także nienawiązanie przez dyżurnego z SPA kontaktu z pociągiem towarowym pomimo dwukrotnego wywołania. Zwrócono również uwagę na to, że w pociągu Polmieć-Trans zastosowano niemieckie sygnały końca pociągu PC5 zamiast polskich. Miało to jednak nie wpłynąć na możliwość zauważenia ich z oddali, na co wpływ miał łuk, oświetlenie budowy nowego mostu na Regalicy i pojazdów oraz ciemności. Niemniej jednak w zaleceniach Państwowa Komisja wskazała wdrożenie obowiązku stosowania tarcz sygnałów PC5 zgodnych z wymaganiami PKP PLK. Dodatkową nieprawidłowością odkrytą przez członków PKB WK było to, że Komisja Kolejowa sporządziła protokół oględzin miejsca wypadku kolejowego bez udziału przedstawicieli przewoźników kolejowych, ale ze wskazaniem ich jako osoby wyznaczone do dalszej pracy komisji. Statystycznie zdarzenie to było trzecim z wykorzystaniem sygnału zastępczego spośród 7, do których doszło od incydentu pod Złocieńcem w 2019 roku włącznie.